Zdejmijcie mi zwrotną. Zwrotną mi zdejmijcie. Witam Państwa, Malwina Dopytajska-Ciekawska w nowym programie z cyklu Z życia gwiazd. Dziś moim i Państwa gościem jest najbardziej znany na świecie polski uczony, pan Mikołaj Kopernik. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. Miło mi, że według Pani jestem najbardziej znanym na świecie polskim uczonym. Cóż, przez grzeczność nie zaprzeczę. Ale, Pani redaktor, czy dobrze usłyszałem? Program nosi tytuł Z życia gwiazd? Czy to znaczy, że będziemy rozmawiali o mojej ukochanej astronomii? No, nie zupełnie. Skupimy się raczej na Pana biografii, Panie profesorze. O, stanowczo dementuję. Proszę nie tytułować mnie profesorem. Jestem tylko skromnym doktorem. Wiem. Ukończył Pan medycynę. Zgadza się, ukończyłem medycynę, ale nie jestem doktorem medycyny, ale prawa kanonicznego. No właśnie. Uporządkujmy informacje na temat Pana wykształcenia i, że tak powiem, specjalizacji. A więc, jest Pan doktorem prawa kanonicznego, lekarzem, ale przede wszystkim astronomem. Przepraszam, że wejdę Pani w słowo, bo to warto dopowiedzieć. Nic bym nie osiągnął w dziedzinie astronomii bez znajomości matematyki i fizyki. Nie wiem, czy Pani słyszała o twierdzeniu Kopernika w geometrii płaskiej. Przyznam się, że nie, ale jako humanistce musi mi Pan wybaczyć. Ha, ha, ha. Czyli jest Pan także matematykiem i fizykiem. A byłabym zapomniała. Proszę Państwa, Pan Kopernik to również ceniony i znany ekonomista. Zatem, Panie doktorze, jest Pan istnym człowiekiem renesansu. Jak już wcześniej powiedziałem, niegrzecznie jest zaprzeczać. Nieskromnie dopowiem, że parałem się kartografią, dyplomacją, administrowałem dobrami kapituły warmińskiej, dowodziłem obroną Zamku Olsztyńskiego przed zakonem krzyżackim. Ba, muszę się Pani przyznać, iż pod swoją opiekę wzięła mnie nie tylko Urania, ale i koleżanka, muza poezji. Czyżby Erato? Ależ uchowaj Boże, żadna Erato, jeśli już to Kaliope. Napisałem po łacinie poemat religijny Septem Sidera, co można przetłumaczyć jako Siedem Gwiazd. A propos tłumaczenia, swego czasu podjąłem trud tłumaczenia z greki na łacinę 85 listów bizantyjskiego historyka i pisarza Teofilakta Symokatty. I z jakim skutkiem te tłumaczenia? Teofilakta, pani redaktor. Mniewam, że jest całkiem dobrym, skoro mi to wydrukowali w 1509 roku w Krakowie. Proszę, proszę. Nie dość, że człowiek renesansu to jeszcze w dodatku poliglota. Oprócz języka polskiego, greki, łaciny, zna pan doktor także język włoski, albowiem studiował pan przez kilka lat przecież w słonecznej Italii. Oj tam, pani redaktor. Raptem oprócz polskiego cztery języki i od razu poliglota. Nie przesadzajmy. Zaraz. Greka, łacina i włoski to przecież trzy języki. Język niemiecki, pani redaktor, jako czwarty. Proszę nie zapominać, że rodzina mojej mamy, Barbary de Domo Wacenrode, pochodziła z Westfalii. W Toruniu, na Pomorzu, a i w Warmii znaczący procent ludności miał niemieckie korzenie. Więc siłą rzeczy bez znajomości języka niemieckiego ani rusz. Naturalnie, ma pan doktor oczywiście rację. Czy mógłby pan przybliżyć telewidzom, skąd pochodzi pańska rodzina? Jak pani redaktor zapewne wie, urodziłem się w Toruniu. Do tego właśnie miasta przeniósł się z Krakowa mój ojciec, który miał na imię tak jak ja, Mikołaj. Jednakowoż nie pochodzimy z Krakowa, lecz nasz ród wywodzi się najprawdopodobniej ze śląskiej wsi Koperniki. I stąd nazwisko Kopernik.
Być może, ale jest również drugie wytłumaczenie. Mianowicie, wielu moich przodków albo zajmowało się wydobyciem miedzi, albo jej handlem, tak jak mój ojciec. A po łacinie mieć to... No właśnie, jak, pani redaktor? Nie wiem, myśmy nie mieli w liceum łaciny. A szkoda, pani redaktor. Po łacinie mieć to cuprum, a po niemiecku mieć to, pani redaktor? Ale my w liceum nie mieliśmy niemieckiego. A w ogóle w tym pani liceum był jakiś język obcy? Zresztą nieważne. Powracam do poprzedniego wątku. Po niemiecku mieć to kupfer. I teraz, pani redaktor, będzie zagadka. Proszę się skupić. O matko, już się boję. Jakie słowo powstanie, jeśli w wyrazie kupfer literkę U zastąpimy literką O, wyrzucimy literkę F, na końcu dodamy literkę N i słowiański przyrostek ik. No, pani redaktor, myślimy, myślimy i... Wiem, już wiem, Kopernik. Otóż to. A to wobec tego, czy czuje się pan doktor bardziej Polakiem czy Niemcem? Jakby to powiedzieć, może najlepiej po prostu, od serca, bez kołowania. Czuję się człowiekiem z pogranicza kultur. Dodam jeszcze, i to chcę mocno zaakcentować, że byłem, jestem i będę do końca mego żywota wiernym poddanym korony polskiej. Panie doktorze, pozwoli pan, że zadam kolejne pytanie. Jaką rolę w pana życiu odegrał Łukasz Watzenrode? Ach, ogromną, wręcz przeogromną. Brat mamy, biskup warmiński, Łukasz Watzenrode, zaopiekował się mną i moim bratem, Andrzejem, po śmierci naszego ojca. Wuj stał się naszym mecenasem, zasponsorował nasze studia w Krakowie i we Włoszech, Bolonii, Padwie i Ferrarze. Potem ułatwił mi karierę w kapitule warmińskiej, a ja w podzięce za tyle łask leczyłem go, prowadziłem jego kancelarię, wypełniałem powierzone mi przez niego różne misje i zadania. Wspomniał pan o bracie Andrzeju. Czy ma pan jeszcze jakieś rodzeństwo? Było nas czworo. Ja byłem Beniaminkiem, czyli najmłodszym. Andrzej był najstarszy. Niestety, zmarł na trąd w Rzymie. Nie żyje także siostra Barbara, zakonnica. Ach, za to siostra Katarzyna wydała na świat 3 córki i 2 synów. A pan, panie doktorze, nigdy nie nosił się z zamiarem założenia rodziny? Ależ co też pani? Przecież od czasu studiów w Krakowie mam niższe święcenia i dlatego nie mogę się ożenić. Pozwoli pan, że podrążę temat. Bo przygotowując się do wywiadu z panem, wyczytałam w serwisach internetowych Pomponik i Pudelek, że w pana życiu była, że się tak wyrażę, partnerka. Piękna kobieta Anna Schilling. Co pan na to? Święci pańscy, czego to ludzie nie napiszą i nie powiedzą, żeby kogoś bezczelnie obsmarować i jeszcze na tym zarobić. Anna Schilling nie była moją partnerką. Stanowczo dementuję. A to kim była w pana życiu, jeśli można zapytać? Była... To dość skomplikowana sprawa. Jak tam było... Tak tam było i na tym poprzestańmy. Nasz program powoli zbliża się do końca. I chciałabym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Otóż, jako światowej sławy uczony, jest pan patronem wielu, wielu polskich szkół. Nasz wywiad odbywa się w pięknej auli pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku. Liceum, które nosi pańskie imię. Czy jest pan dumny z tego powodu, iż tyle placówek oświatowych obrało sobie pana za patrona? Czy jestem dumny? To retoryczne pytanie. Naturalnie, że jestem dumny. A tak przy okazji chciałbym życzyć słynnej gdańskiej jedynce dalszych sukcesów.
Wiem, że jedynka w ostatnim rankingu perspektyw przesunęła się z 69. miejsca na 52. miejsce w Polsce. Gratuluję całej społeczności jedynkowej. Alleluja! I do przodu, moi kochani jedynkowicze! Per aspera ad astra! I już zupełnie na koniec mam prośbę, żeby pan doktor wytłumaczył to swoje prawo ekonomiczne zwane prawem Kopernika Greshama, że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. Musi pani wiedzieć, że to prawo sformułowałem, gdy pieniądz był kruszcowy, a nie tak jak dziś, fiducjarny. Czyli no, mniejsza z tym. Jakby tu... Czy ma pani banknot 100-złotowy? Mam, proszę bardzo. O, kogo my tu mamy? A, Władysław Jagiełło. Za komuny to ja byłem na banknocie 1000-złotowym. Za PRL-u to chyba bardziej mnie cenili. Na moje 500. urodziny zrobili taką fetę, że hej, czego tam nie było. Komiksy, książki, publikacje, sympozja, znaczki pocztowe, operacja harcerska, 1001 Fromborg, film fabularny i serial z tytułową rolą pana Andrzeja Kopiczyńskiego. A teraz, na 550. rocznicę moich urodzin, ech, szkoda gadać. A ma pani może przypadkiem banknot 100-frankowy szwajcarski? A przypadkiem mam. Proszę. Kogo i co my tu mamy? Nieważne. A więc tak. Mamy dwa banknoty. 100 złotych i 100 franków szwajcarskich. Zguba którego banknotu byłaby dla pani większą stratą? No, tego szwajcarskiego, bo ma większą wartość niż 100 złotych. Wyobraźmy sobie teraz hipotetycznie, że w Polsce są dwa rodzaje pieniądza. Frank szwajcarski i złoty polski. I że pod względem prawnym są równowartościowe. Przy czym frank jest postrzegany jako lepszy ze względu na wartość. I właśnie ten lepszy, proszę pani, będzie gromadzony na przysłowiową czarną godzinę. A więc będzie tezauryzowany. O! Wkładam sobie do kieszeni banknot o nominale 100 franków, co znaczy, że go tezauryzuję. Ale przecież to mój banknot. Ja tylko w celach demonstracyjnych. Rozumiem. A te 100 złotych? Po stezauryzowaniu tych lepszych pieniędzy w obiegu pozostaną te gorsze. Te mniej wartościowe, które warto wydać. Tak oto pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. A co by pani redaktor powiedziała, gdybym panią zaprosił za te 100 złotych na dobrą kawę i jakieś ciacho? Teraz nareszcie zrozumiałam pańskie prawo. Kawa i ciacho z przyjemnością. Proszę państwa, moim i państwa gościem jest dzisiaj dr Mikołaj Kopernik. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia i usłyszenia. I ja też dziękuję za uwagę. Alleluja i do przodu! Thank you.
Cause now you got me crawling, crawling.